dziadkowie, zaproszeni goście. Już tradycją się stało, że my tutaj, dzieci, młodzież naszej parafii katedralnej zapraszamy. Wczesnym rankiem 3 stycznia w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej rozpoczęła się 8. Wielka Kolęda. W tym roku tradycyjnie kolędowanie w Pałacu Metropolitów Lwowskich będzie podtrzymywać ponad 1000 uczestników z parafii całej archidiecezji lwowskiej. Jako pierwsi do drzwi metropolity 3 stycznia zapukali kolędnicy z parafii w Semenówce i Wynnykach. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaczął kolędować w Pałacu Arcybiskupim 9 lat temu. Wcześniej kolędnicy z bożonarodzeniowym śpiewem odwiedzali metropolitów w domu, najpierw kardynała Jaworskiego, a później arcybiskupa Mokrzyckiego. Jednak po przywróceniu przez kurię metropolitalną swojej dawnej siedziby, kolędnicy zaczęli przybywać z całej archidiecezji właśnie tu. To już drugi raz, kiedy Wielka Kolęda odbyła się w czasie wojny, ale nawet wojna nie jest w stanie zgasić radości Bożego Narodzenia Dzieciątka Bożego i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi poprzez kolędę. Występy uczestników 8. Wielkiej Kolędy w Kurii Metropolitalnej można obserwować na żywo na Facebook stronie archidiecezji lwowskiej. Elo, odjechał już pociąg do Przemyśla? W tym kraju i w taki dzień nigdy nic nie wiadomo. Ale się człowiek musi narobić. Co panowie tak narzekają? Teraz to nie te czasy. Dzieciaki inne, wymagające, rodzice inni. Wczoraj tylko byłem w jednej sympatycznej rodzinie. Tecznych zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochanie. Widzę, że jest pan zmęczony. Proszę, niech pan siada. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa. Śpi, syneczku mój. To dzieci do stajenki, ty nas dobrze znasz. Przenosimy, serce ma, weź rączki swe. Dali zasypia miasto, zwyczajnie się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się. Siostra Naduchowska powiedziała, jeśli rodzice chcą dać coś swoim dzieciom, to Pana Boga. Jeśli Go im nie dają, to nic im nie dają. Kochane dzieci, wy dzisiaj w przepięknym misterium bożonarodzeniowym daliście nam Pana Boga.